Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Słuchajcie, nadszedł ten czas, zaczęły kwitnąć powojniki. Chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak kwitną, jak się miewają w tym roku i czy jest tyle kwiatów po takiej ostrej zimie. Zapraszam na ten odcinek. Dla tych z Was, którzy nie widzieli wszystkich wideo, które były o powojnikach w zeszłym roku, małe przypomnienie. Powojniki są to pnącza wieloletnie, które co roku zakwitają nam ogromną ilością kwiatów. Powojników jest bardzo wiele odmian, od odmian takich, które kwitną na pędach jednorocznych, do takich, które kwitną na pędach zeszłorocznych. Są też powojniki bylinowe, powojniki kwitnące wcześniej w roku, powojniki kwitnące później. Naprawdę można sobie wybrać taką odmianę, jaka Wam będzie pasowała. W moim ogrodzie co roku jest, słuchajcie, coraz więcej powojników, bo ja uwielbiam te pnącza, ponieważ rosną w pionie, można zmieścić ich w ogrodzie naprawdę dużo, bo nie potrzebują dużo miejsca. Potrzebują około 40 cm, takiego kwadrata 40 na 40 i całość idzie w górę, także można je w bardzo wielu punktach ogrodu tak utknąć, a właśnie w pionie będziemy mieć cały ten show i ogromną ilość kwiatów. Opowiadałam Wam już w zeszłym roku, że moje ulubione powojniki w większości to powojniki włoskie Viticella. Dlaczego ulubione? Dlatego, że mają ogromną ilość kwiatów i dlatego, że nie chorują na uwiąt. Uwiąt to jest największa wada powojników, która może nam się zdarzyć. Uwiąt wygląda to w ten sposób, słuchajcie, że roślina rośnie pięknie, buduje sobie liście, pięknie idą nam pędy w górę i pewnego dnia patrzymy, a na jednym pędzie wszystkie liście są zwiędnięte i zaczynają bardzo szybko obsychać. Może się tak zdarzyć tylko na jednym czy tam dwóch pędach, reszta będzie całkowicie zdrowa. Wtedy te pędy po prostu wycinamy przy podstawie i trzymamy kciuki, żeby nic więcej się nie działo. Viticelle nie mają tego kłopotu. One na uwiąt nie chorują i dlatego właśnie są moją ulubioną odmianą. Niektóre odmiany wielkokwiatowe też z nimi jest w porządku, ale w tym roku miałam przypadek uwiądu na powojniku, na którym nigdy mi się to nie zdarzyło. Także Viticelle jak zwykle nie zawiodły. Co roku, słuchajcie, są coraz więcej mają tych pędów, bo na początku miały 1, 2, 3, teraz jest ich kilkanaście i każdy po prostu na 3-4 metry i obsypany kwiatami. Także super. Szybka przypominajka dla tych, którzy nigdy z powojnikami nie mieli do czynienia, jakie miejsce i jaką glebę lubią powojniki. Przede wszystkim lubią miejsca słoneczne, ale mówi się o tym, że lubią mieć nóżki w cieniu, główki w słońcu. Warto więc powojniki obsadzać innymi roślinami, bylinami, różami, tak żeby podstawa była zacieniona. Głównie chodzi o to, że powojniki bardzo lubią mieć glebę taką zasobną, która trzyma dobrze wilgoć. Jeżeli ten dół jest odsłonięty, szybciej gleba się wysusza i wtedy też one nie będą super zadowolone. Powojniki bardzo lubią glebę żyzną. U mnie najlepiej rosną, słuchajcie, w takiej ziemi kompostowej. Ja opowiadałam Wam wielokrotnie, że tutaj na tych rabatach wysypaliśmy kilkanaście kompostowników, wymieszaliśmy to z tą glebą, która tutaj była, podnosiliśmy bardzo tutaj ziemię i one są zachwycone. Tutaj naprawdę rosną fenomenalnie. Ja co roku też ściukuję je kompostem. Co roku na wiosnę są nawożone nawozem wieloskładnikowym. Ja też tam bardzo często rozsypuję wióry rogowe, czyli mączkę rogową. I mają wokół siebie mnóstwo, słuchajcie, bylin, są tutaj obok róże, mamy też jeżówki, mamy perowskią, mamy floksy, kocimiętki, mnóstwo tam tych bylin, po prostu tam jest jeden wielki gąszcz. Wiosną rosną tuż tutaj też na początku tulipany, a potem też czosnki ozdobne. Cała ta kompozycja tak fajnie gra, że od wiosny aż do jesieni ciągle coś tutaj się dzieje, ale
Zawsze największe wrażenie na wszystkich robi ścianka. Jak ją, słuchajcie, obsadzałam, to stwierdziłam, że chciałabym tutaj mieć róże pnące i na nich właśnie powojniki, czyli klematisy. I wymyśliłam sobie właśnie te witticelle. One są super, ponieważ wiosną ścinamy je bardzo nisko przy ziemi i potem w ciągu sezonu rosną nam 3-4 metry, bardzo dużo jest tych pędów, a potem są całe obsypane niezbyt wielkimi, ale nie też takimi malutkimi, niebieskimi czy niebiesko-fioletowymi kwiatkami, w zależności od odmiany, bo tych witticelli jest tutaj u mnie kilka. Słuchajcie, ja może wskoczę tutaj na rabatę i pokażę Wam, jak te powojniki wyglądają. Zaczniemy sobie może od Emilii Plater, która, słuchajcie, wspina się na brzeg. Słuchajcie, Emilia Plater jest jednym z moich ulubionych powojników. Ja co roku tnę ją troszeczkę wyżej, bo spodobało mi się, któregoś roku się zagapiłam i ona zaczęła mi się wspinać po brzozie. Przeplata się, słuchajcie, z liśćmi brzozy i wygląda tak, jakby całe drzewo kwitło. No fantastycznie. I teraz powtarzam już ten zabieg co roku. Część pędów ścinam niziutko, żeby tutaj były kwiaty właśnie na obelisku, którego już zupełnie nie widzicie. Jak wiosną oglądaliście mój ogród, to wiecie, że tutaj są obeliski, które są pięknymi dekoracjami, ale gdy powojniki się rozkręcą, to całkowicie znikają pokryte ich kwiatami. Na ściance możecie zobaczyć Solinę, Prince'a Charlesa, też powtórzoną Emilię Plater. Pięknie też wyglądają, chociaż słuchajcie, w tym roku popełniłam błąd, podwiązywałam, a potem wyjechaliśmy na wakacje i w trakcie jakichś takich ulew część pędów przygięła się do dołu. Zaczęłam walczyć z tymi, chciałam je podwiązywać, ale stwierdziłam, że to nie jest dobry pomysł, one mi się połamią i pozwoliłam im już tak leżeć, także w tym roku troszeczkę niżej jest ta dekoracja, ale też jest jeszcze bardziej pełna, bo tych kwiatów jest naprawdę ogromna ilość i ciągle jeszcze są pąki, które są nierozwinięte. Jedną z moich ulubionych odmian jest Prince Charles i słuchajcie, w tym roku coś z Prince'em Charlesem się dzieje, nie wiem co to jest, dostałam od Was też sporo wiadomości, że też macie ten problem, że kwiatki są takie pogryzione, nie wiem czy to są mszyce, ja napiszę do Państwa Marczyńskich i podpytam jaki to jest kłopot, bo nie ma tego na wszystkich roślinach, ale na wielu się to zdarzyło, że kwiatki są takie właśnie jakieś karłowate, wygryzione. Nie widziałam niczego na pąkach, nie widziałam niczego na liściach, ale też mnie to martwi, także mam nadzieję, że ten problem uda nam się rozwiązać i dowiemy się, cóż to jest za kłopot. Podejrzewam, tak mówi mi moja intuicja, że może to były mszyce, bo w tym roku mieliśmy naprawdę ogromny problem, ale w zeszłym roku też było dużo mszyc i powojniki były przecudne. Także albo może temperatury, były ogromne upały, kiedy zawiązywały pąki, było sporo ulew i było sporo mszyc. No zobaczymy co to jest, będę Wam oczywiście dawać znać, jak tylko się dowiem, co to mogło być. Słuchajcie, chciałam Wam jeszcze pokazać taką moją pomyłkę. Jak sadziłam witticelle, to było moje pierwsze podejście do powojników. Posadziłam też tutaj Marię Skłodowską Kiri. Cudowny powojnik. Powtórzyłam go teraz w innych miejscach w ogrodzie, tam gdzie naprawdę mogę ją obserwować, bo ona ma przepiękne kwiaty, ale ona jest niska w porównaniu z tymi monstrami po prostu. Chowam mi się i nie widzę tych pięknych kwiatów, ale ten powojnik chciałam Wam naprawdę polecić, bo kwiaty są przepiękne, białe, takie naprawdę pełne i nie mam jakiś tutaj też z nią większych problemów. Posadziłam ją w kilku miejscach w ogrodzie i liczę na to, że tam będą po prostu cieszyły oczy dużo bardziej i będą takim punktem kulminacyjnym, a nie jakimś takim tłem, tak jak tutaj. Jesteśmy, słuchajcie, teraz przy kolejnym powojniku, Comtesse de Bouchot. Wiecie, że ja go po prostu uwielbiam. Zobaczcie, jak wygląda. Mamy na śliwce i potem powtórzony razem z różą Utrechtshausen Prinzessin. Jest taki efekt, ja już o tym mówiłam, efekt 3D. Chciałam, żeby tak się powtarzał ten powojnik. Przepiękne kwiaty. To jest powojnik wielkokwiatowy, późno kwitnący. Uwielbiam go. Ale w tym roku, słuchajcie, pierwszy raz zdarzył mi się uwiąt na właśnie Comtesse de Bouchot. Dwa pędy mi po prostu uschły. Zaczęły, słuchajcie, najpierw właśnie więdnąć liście, potem dwa pędy po prostu wysuszone. Zobaczyłam to po powrocie z wakacji. Myślałam, że mi serce stanie. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Naprawdę mam te rośliny już parę lat i do tej pory nigdy tego kłopotu nie było. Ale słuchajcie, w ogóle ten rok jest tak dziwny. Rośliny, z którymi nigdy nie było problemu, w tym roku naprawdę cierpią. Te wahnięcia temperatur, upały, potem zimno, ulewy, potem jest ogromnie gorąco i sucho. Na mnie jest łatwo i też nie jest łatwo roślinom, także no, czasami tak się zdarza. My możemy robić wszystko jak najlepiej potrafimy, a czasami natura niestety nas zaskakuje. Ja oczywiście cieszę się, że on teraz tak przepięknie wygląda i to były tylko dwa pędy. Najgorzej jak się posadzi roślinę i wszystkie nam usychają, to wtedy jest najbardziej frustrujące, bo chcemy dobrze, wszystko dobrze przygotowaliśmy i potem mamy niepowodzenie. Dlatego też te witticelle są takim moim, taką rośliną, do której zawsze chętnie wracam.
Do tej pory oprócz tych kwiatków żadnych problemów z nimi też nie było. Na pergoli, choć jak pamiętacie, niedawno kwitła fantastycznie Constant Spray. Aktualnie jest moim wyrzutem sumienia. Bardzo często widziałam i u Ciebie zawsze tak jest super w ogrodzie. Możecie zobaczyć, że nie zawsze jest super i że już się naprawdę powinnam ogarnąć. Muszę ogłowić Constant Spray, wyciąć nadmierne pędy. Już wczoraj się śmiałam, że z maczetą powinnam wejść po prostu, żeby mieć przejście do ogrodu z kwiatami ciętymi. Teraz pracy w ogrodzie jest mnóstwo. Albo mamy upał, albo mamy ulewy, ale... Mam nadzieję, że wspólnie się, słuchajcie, zmotywujemy i wy też i ja ruszymy w jakiś taki chłodniejszy dzień, żeby troszeczkę tam ogarnąć to, żeby to wszystko wyglądało, bo ja najbardziej nie lubię, jak róże są do ogłowienia. Wtedy z reguły biorę wiaderko, ruszam, sekator i staram się zrobić jak największe takie kawałki ogrodu, żeby dalej można było spokojnie przechodzić, to jest jakby mój priorytet, a potem, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Słuchajcie, tutaj na tej pergoli mam Etoile Violet, potem mam Polish Spirit. Sadziłam Jackmania, ale nie wiem, któryś mi padł i nie pamiętam, który, bo mi się pomieszały te wszystkie etykietki. I jeszcze mam jedną odmianę, która nazywa się Venosa Violacea. Słuchajcie, to jest taka odmiana o biało-fioletowym kwiecie. Też mam ten problem z tym kwiatkiem, że on też wygląda jak taki popodgryzany. Także to nie jest tylko miejscowo ten kłopot, tylko widzę go u iluś powojników. Naprawdę mam nadzieję, że dojdziemy do tego, cóż się stało. Miejmy nadzieję, że to tylko ten rok i w kolejnym już naprawdę będzie cudownie. Słuchajcie, wiele z Was planuje powojniki w donicach. My zrobiliśmy ostatnio o tym osobne wideo, w którym pokazywałam, w tym roku obsadzałam sporo donic właśnie powojnikami i pokazywałam Wam też powojnika Rhapsody, który już dwie czy trzy zimy zimował w pojemniku nieosłaniany. Także polecam Wam zobaczyć także to wideo dla tych, którzy może nie mają albo dużych ogrodów, albo mają tylko balkony. Przejdziemy sobie jeszcze na front i zobaczymy, czy zaczęły kwitnąć powojniki bylinowe Arabella. Słuchajcie, jesteśmy teraz na jeszcze jednej miejscówce. Ja tutaj wiosną obsadziłam powojnikami bylinowymi. I powojnikiem Arabella i Cizaya Ptitsa. Napiszę Wam nazwę, bo ona jest jakaś taka dużo, dużo dziwnych literek. Jak to czasami bywa, słuchajcie, na początku nie wyglądają jakoś mega. Dużo z Was mi pisało, że świetnie u Was się sprawdzają. U mnie najbardziej zachwycone nimi są ślimaki. Słuchajcie, objadają te wszystkie kwiatki, jak one tak sobie idą po ziemi. Tutaj jest dość wilgotna rabata, także czekam na przyszły rok. Nie zniechęcam się na razie. Były ulewne deszcze, więc one są przeczołgane, te kwiaty. I do tego widzę, że zjedzone w ogromnych ilościach przez ślimory. Także będę wysypywać tutaj ten ekologiczny środek na ślimaki, bo spotykam ich coraz więcej i niestety pojawiły się już nagie ślimaki, ja ich po prostu tak nie znoszę, także w tym tygodniu myślę, że temat ślimaków spróbuję zaadresować i mam nadzieję, że tutaj te kwiaty jeszcze się rozkręcą. Na razie, słuchajcie, wygląda to słabo, liczę, że w przyszłym roku będzie ok, ale jak zerkniecie do góry, anabelki szykują się do kwitnienia, paszmina w blokach startowych, także będzie tutaj pięknie i od czasu do czasu ten niebieski kwiatek będzie fajnym dla nich tłem. Słuchajcie, tutaj też mam powojniki, ale jakoś jeszcze nie kwitną w tym roku. Tutaj jakoś ta rabata też nie jest zachwycona. Dziwny to jest rok, naprawdę. Natomiast ciągle tych kwiatów jest naprawdę mnóstwo. Mimo trudnego roku, jak siedzę na tarasie, moja niebieska ściana witicelli ciągle ogromnie mnie cieszy. Także super. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania powojnikowe, oczywiście napiszcie mi w komentarzach. Napiszcie mi koniecznie, jakie Wam się sprawdzają i czy też mieliście problem z tymi pogryzionymi kwiatkami w tym roku. Będziemy mieć świadomość, jak duża jest skala tego problemu. Na dzisiaj, słuchajcie, to już wszystko. Jeżeli wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.